Poznajecie tych panów? Tak, to nasza reprezentacja w piłce ręcznej. Pytanie na śniadanie odwiedziło konferencję prasową reprezentacji przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata w Szwecji. Czeka nas długi turniej i tak jak było powiedziane wcześniej, powinniśmy każdy mecz traktować jak finał. Z takim podejściem podchodzi do każdego meczu, wtedy mamy faktyczne szanse zagrania w finale. Ale tak naprawdę turniej pokaże, na co jest nas stać. Wielkim nieobecnym konferencji był Karol Bielecki, jeden z czołowych zawodników reprezentacji. Przypomnijmy, Karol podczas meczu towarzyskiego z Chorwatami w czerwcu tego roku stracił oko. Pomimo tragicznej kontuzji nie poddał się i dalej kontynuuje swoją karierę sportową. Zdecydował się na tą trudną drogę, mimo utraty wzroku, więc jednocześnie wielu ludziom uważam, że pomógł. Nie tylko tym, którzy są związani ze sportem, natomiast nie zmieniło to w ogóle nic w jego podejściu czy w jego formie gry, bo nie stracił wzrostu, nie stracił na swoim fizycznym wyglądzie czy swojej sile. Jest dalej zawodnikiem, który jest bardzo niewielu na świecie, którzy mogą z takiej odległości zdobywać bramki, łamać przeciwnika. Czyli tutaj to nie nastąpiła żadna zmiana. Czy zmienił się to wizualnie, to jest wiadomo, ale jest wielkim optymistą i naprawdę z podporą drużyny. My także życzymy Karolowi wielkich sukcesów sportowych i przede wszystkim wygranej na Mistrzostwach Świata w Szwecji. Zapraszam wszystkich kibiców piłki ręcznej i nie tylko naszej dyscypliny do oglądania Mistrzostw Świata w Szwecji. 13 debiutują gospodarze, dla nas zaczynają się mistrzostwa 14, znaczy do Słowacji, trzymajcie za nas kciuki. Ale to nie koniec niespodzianek. Mamy dla Was nie lada gratkę. Piłkę z autografami trenera Wenty oraz bramkarza. Uważnie oglądajcie nasz program. Do końca.